Gdy słyszymy słowo rycerz, przed naszymi oczami zwykle staje postać średniowiecznego wojownika uzbrojonego od stóp do głów w żelazną, lśniącą zbroję. Rycerza takiego uzbrajamy w naszej wyobraźni w miecz, tarczę oraz długą drewnianą kopię zakończoną stalowym grotem. Widzimy go pieszo lub częściej jako jeźdźca dosiadającego potężnego rumaka. Wyobrażamy sobie setki, a może tysiące takich rycerzy pędzących na wroga, ratujących wszystko na swojej drodze niczym żelazny walec. Widok zapierający dech w piersiach. Ale w głowie pojawiają nam się pytania. Czy taki rycerz widział cokolwiek przez wąskie szczeliny w swoim hełmie? I czy gdy spadał z konia, mógł wstać z ziemi pod ciężarem swojej zbroi? Czy miecz, którego używał, był tak nieporęczny i ciężki, że wymagał niemal nadludzkiej siły, aby nim władać? Wreszcie, co spowodowało, że rycerze zniknęli z pól bitewnych Europy? Czy nie ma ich dlatego, że nie mogli się równać w starciu z nowoczesną bronią palną? Na te i inne pytania będziemy starać się znaleźć odpowiedź w naszym programie. Mówiąc o rycerzach, nie sposób nie wspomnieć o lśniącej rycerskiej zbroi. Spójrzmy na naszą kolekcję. Wspaniała, prawda? A co gdybym Państwu powiedział, że nie są to wcale zbroje rycerskie? Żaden rycerz nigdy nie używał takiej zbroi, ponieważ pochodzi ona z XVI wieku. Zbroje te nazywamy maksymiliańskimi, od cesarza Maksymiliana I Habsburga, panującego na przełomie XV i XVI wieku. Tak ubierali się żołnierze XVI-wiecznej Europy. Jak zatem mogli wyglądać rycerze? Przekonajmy się. Przykładem może być rekonstrukcja tej oto zbroi, czy też pancerza, z przełomu XIII i XIV wieku. Cóż, widok zupełnie inny niż ten, który przychodzi nam na myśl, gdy mówimy sobie rycerz w lśniącej zbroi. Ale tak właśnie wyglądali rycerze przez większość czasu tej epoki. Pamiętajmy, że średniowiecze liczyło sobie blisko 10 wieków, a więc około 1000 lat. I przez pierwsze 8 stuleci właśnie używano tego rodzaju pancerza, kolczugi. Natomiast zbroja płytowa, ta lśniąca z żelaznych, stalowych płyt, to tak naprawdę wynalazek końca średniowiecza, XIV-XV wiek. Kolczuga była jednym z najbardziej popularnych rodzajów uzbrojenia ochronnego, stosowanym jeszcze od czasów starożytności. Już starożytni Rzymianie używali kolczugi. Była to tak zwana lorica hamata, krótka tunika z krótkimi rękawami, chroniąca ciało rzymskiego legionisty. Kolczugi używali także barbarzyńcy, Germanie, którzy doprowadzili do upadku starożytnego Rzymu, a także frankijscy wojownicy Karola Wielkiego, walczący z Arabami. Również piastowscy wojowie w IX-X wieku używali tego rodzaju pancerza. A skąd słowo kolczuga? Dlaczego określamy ten pancerz takim terminem? Otóż nie widzimy tu żadnych kolców. Natomiast słowo kolczuga pochodzi od staropolskiego kolec, czyli coś kolistego, okrągłego. A więc jest to ochrona tułowia, nóg, głowy wykonana z małych kółeczek. Te kółeczka zapewniają doskonałą ochronę przed wszelkiego rodzaju cięciem. Zapewniają tą ochronę dzięki swojej wyjątkowej budowie. Każde kółeczko połączone jest czterema kolejnymi. I kolczuga wykonana jest z tysięcy tego rodzaju kółeczek,
a żeby nam się nie rozerwała, żeby jak najlepiej chroniła ciało rycerza, część z tych kółek jest zanitowana. Mamy więc pełne kółka oraz kółka wykonane z drutu, spłaszczonego na końcach i zakleszczonego małym metalowym nitem, dzięki czemu tworzą solidną, ale też elastyczną ochronę ciała. Z jakich elementów składa się kolczuga? Otóż w XIII wieku była to długa tunika kolcza, nazywana hoberk. Taki hoberk najczęściej sięgał do kolan lub nieco powyżej i posiadał charakterystyczne rozcięcie umożliwiające dosiadanie konia. Pod kolczugą noszono gruby pikowany kaftan, tak zwaną przeszywanicę. Było to przeszytych kilkanaście warstw lnu, tworzących dodatkową ochronę, amortyzującą ciało rycerza, chroniącą go przed uderzeniami. Pamiętajmy, że kolczuga świetnie chroni przed cięciem, natomiast wrażliwa jest na uderzenia bronią obuchową, taką jak topory czy maczugi. Dlatego potrzebny był dodatkowy jeszcze miękki pancerz, tak zwana miękka zbroja, czyli przeszywanica. Była to też ostatnia linia obrony, kiedy kolczugę przerwano, na przykład silnym pchnięciem miecza, ostrze tegoż miecza, czy też strzały, miało szansę zatrzymać się jeszcze na tym grubym, lnianym podkładzie. Oprócz hoberku, czyli tej tuniki kolczej, w XIII wieku noszono nogawice, wykonane również z kolczugi. Takie kolcze nogawice noszone były również na grubo podszytym lnianym podkładzie. I zarówno te tekstylne nogawice, jak i te kolcze dowiązywane były do specjalnego pasa gacnego. Jak widzimy, rycerz niekoniecznie nosił buty, ponieważ kolczuga chroni również jego stopy. Podobnie ręce, kolczuga z długimi rękawami, bardzo często posiadały wszyte mitynki, czyli takie rękawiczki zintegrowane z rękawem. No, w razie potrzeby było specjalne rozcięcie, które umożliwiało wysunięcie dłoni. Głowę i szyję rycerza w XIII i na początku XIV wieku chronił tak zwany kaptur kolczy. Ten kaptur zasłaniał praktycznie całą głowę i zostawiał niewielkie światło, w którym było miejsce na usta, nos i oczy rycerza. I oczywiście nie noszono takiej kolczugi na gołą głowę. No, można byłoby sobie powyrywać włosy przy zbyt gwałtownym jej ściąganiu. Dlatego pod spodem noszono również tekstylny czepiec. Taki pikowany czepiec wkładany na głowę i dodatkowo, bardzo często, hełm sekretny. Taki niewielki metalowy hełm zapewniał dodatkową ochronę, a przy okazji nie ograniczał widoczności takiemu rycerzowi, który przecież musiał orientować się w sytuacji na polu bitwy. Stąd też charakterystyczny cebulasty kształt głowy takich rycerzy widocznych na średniowiecznych rycinach czy iluminowanych księgach. Jednym z nielicznych elementów płytowej osłony rycerza był w XIII i na początku XIV wieku tak zwany hełm garnczkowy. Nazywany tak ze względu na kształt przypominający garnek. Był to hełm, który osłaniał całą twarz rycerza, pozostawiał mu właściwie tylko niewielkie szczeliny wzrokowe, tak zwane wizury w hełmie, oraz otwory wentylacyjne, bardzo często umieszczane tylko po prawej stronie hełmu. Dlaczego? Ponieważ na lewą stronę rycerz najczęściej przyjmował cios przeciwnika. Na przykład kopia rycerska, która się skruszyła, złamała, latały wówczas wióry, drzazgi,
taki odłamek kopii mógł łatwo wpaść w taką szczelinę i zranić twarz rycerza. Dodatkowo tarcza, duża drewniana tarcza, z której również sypały się drzazgi w czasie uderzenia miecza przeciwnika czy roztrzaskującej się o nią kopii. Widzimy również, że hełm jest bardzo duży, jest ogromny i wreszcie charakterystyczne zaoblenie na szczycie hełmu to jest wynalazek już XIV wieku, ponieważ wcześniejsze hełmy garnczkowe posiadały płaski szczyt. Wynikało to być może z faktu, że pod takim hełmem noszono hełm sekretny, również o wypłaszczonym denku i dzięki temu, zupełnie jak dwa elementy puzli, pasowały te hełmy do siebie, klinowały się, dzięki czemu hełm trzymał się głowy i nie spadał, nie przekręcał się w trakcie, kiedy rycerz obracał głową. Miało to jednak pewną wadę. Uderzenie w dzwon hełmu powodowało przeniesienie energii kinetycznej, czyli tej całej siły uderzenia, wprost na czaszkę i kręgosłup rycerza. Mogło dojść do zamroczenia, do utraty przytomności. Dlatego też w XIV wieku hełmy te wyoblano. Dzięki czemu ciosy miecza spadające z góry ześlizgiwały się na boki. Czy zwróciliście Państwo uwagę na pewien szczegół? W tym miejscu. Wycięty krzyż. Mogłoby się wydawać, że był to hełm należący do krzyżowca. To właśnie takich hełmów używali w XIII wieku krzyżowcy wyruszający do Ziemi Świętej. Ale w tym przypadku to charakterystyczne wycięcie ma również dodatkowe, pragmatyczne funkcje. Otóż rycerz nie spędzał całego dnia w hełmie, był niewygodny. Ograniczał widoczność, ograniczał również możliwość swobodnego oddychania czy komunikowania się z podwładnymi. Dlatego przez większość czasu rycerz chodził bez hełmu. No ale co zrobić z tak nieporęczną rzeczą? Można ją oczywiście oddać giermkowi. Można też powiesić go przy siodle. Ale również można było doczepić do niego łańcuszek, który później przyczepiany był do kolczugi i przerzucić hełm przez plecy, tak żeby zawsze był pod ręką. No i w razie zagrożenia można było ten hełm po prostu z powrotem założyć na głowę. Hełmy garnczkowe, czy też hełmy wielkie, jakie czasami nazywamy, wyewoluowały w odpowiedzi na użycie przez rycerzy kopii jako głównej broni, którą zadawano ciosy przeciwnikowi. Otóż siła rozpędzonego rycerza na koniu ważącym kilkaset kilogramów była tak duża, że mogła z łatwością zwalić przeciwnika z konia, mogła przebić jego zbroję czy dotkliwie zranić twarz. Dlatego właśnie ochrona twarzy była priorytetem. Dlaczego jednak nie chroniono całego ciała i nie używano zbroi płytowej? Proszę spojrzeć na budowę tego hełmu. On wykonany jest z kilku kawałków blachy zanitowanych do siebie. Rzadko kiedy płatnerzom w XIII czy na początku XIV wieku udawało się uzyskać na tyle duży kęs żelaza, aby stworzyć z niego jednolitą powierzchnię, no i wytworzyć z niego na przykład hełm. Podobnie, jeżeli chodzi o tułów, o uzbrojenie tułowia, początkowo wystarczała kolczuga,
ale w miarę tego, jak rycerze udoskonalali technikę użycia kopii, zaczęto również osłaniać tułów metalowymi segmentami, czyli tak zwanym pancerzem typu płaty. Była to tunika lniana, w którą były wszyte lub przynitowane metalowe elementy prostokątne, które chroniły tułów takiego rycerza. I dopiero w drugiej połowie XIV wieku ten pancerz płaty zaczyna przekształcać się w coś, co byśmy nazwali już zbroją płytową.